Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w 29 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy zwiedzanie miejsca. Dobra, wydawało mi się, że coś widziałam, a nie widziałam. Miejsca, gdzie przebywają jaszczuroczłeki. Będą mi się mylić tutaj z tymi z Gothica dwójki. Bo mieliśmy jaszczuro ludzi i jaszczuro człeków właśnie. I teraz nie do końca pamiętam, gdzie byli którzy. No ale dobrze. Widzę, że jakaś standardowa skrzynia, którą jak zaczynam od prawego, to mi się łamią wytrychy. Okej. Prawo. Dobra, musiałam przez chwilę pomyśleć. Co my tutaj mamy? Stworzenie iluzji. No, raczej nam nie pomoże na jaszczuroczłeki. Przynajmniej no, nie zapowiada się na to. Zróbmy sobie zapis i miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć Eldrika dzisiaj. Tam jest nieumarły kapłan. Tam by nam się przydała lewitacja, prawda? Jak to wygląda na mapie, którą dostaliśmy? Bardzo dobre pytanie. Mapa więzienia. Okej, tutaj jest jakaś bardzo duża komnata. Może bym tutaj na razie jednak nie szła. Ale w sumie tutaj jest to samo. Okej. Wybaczcie za tą chwilę ciszy i zastanowienia. Okej, tutaj nic nie ma tego typu, żeby nas coś miało zaatakować. Kamienna płyta. Z kamiennych płyt chyba możemy tutaj sobie zdobywać coś. Nie wiem, czy manę, czy wiedzę magiczną, czy coś w tym rodzaju. Podejrzewam, że ten nieumarły kapłan będzie bardzo trudny do pokonania. W sumie moglibyśmy spróbować, tylko że ja nie mam aktualnie zwoju lewitacji, żeby tam iść. Więc tutaj jednak sobie nie poszperam za bardzo. Ale dobra. Czyli jeszcze raz, tutaj byłam. Tutaj wyszliśmy tędy. Tam widziałam kolejnego jaszczura. Tutaj chyba nie wchodziłam. Nie. Magiczne światło i pierścień życia. No dobra, fajnie. Naszym celem jest znalezienie Eldrika i miejmy nadzieję, że się to uda. Poczekam, aż on podejdzie troszeczkę. Dobra. Tutaj mi ładnie pomógł nasz przyjaciel. A tutaj da się wejść na górę. Tylko po co? Weź zaczekaj tutaj. Po co ja mogę tutaj wejść? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wydaje się, żeby coś miało tutaj być. Dobra, Cyrus. Chodź ze mną. Okej, tutaj jest jakaś korba. A tutaj jeszcze jest coś do kopania, czy mi się wydaje? Złoże obsydianu. Chyba jeszcze na obsydian nie trafiliśmy w tej grze. Przynajmniej nie kojarzy mi się, żebym skądś znała tę nazwę. No to w takim razie wykopmy sobie, ja w międzyczasie się napiję kawy. 5 sztuk obsydianu. No dobrze. To teraz jeszcze jedna rzecz. Żeby się nie pomylić, gdzie byłam, a gdzie nie byłam. Tutaj tutaj to. A tutaj była ślepa? Nie, to było to dziwne miejsce. A co by się stało, jakbym chciała wyklepać stąd tego kapłana? Czy to jest dobry pomysł?
O Panie Chryste. Many mi nie starczy. Okej, on mi będzie pierdzielił stąd, dobra. To nie atakujemy go na razie. Myślę, że jeszcze tutaj wrócimy w takim wypadku. Jak będziemy mieli na wyższym poziomie magiczny pocisk, a tymczasem uruchommy ten kołowrót, który widzieliśmy, ponieważ no wychodzi na to, że właśnie to musimy zrobić. I miejmy nadzieję, że Eldrika uda się ocalić całego i zdrowego, ponieważ no będzie nam potrzebny, nie bez powodu jakby Cyrus został tam wysłany, żeby go odnaleźć przez Inkwizytora. Dobra, robimy zapis. Zapis zrobimy, dobra. Dobra, ja na szczęście... Idziesz ze mną, rozumiem? Idziesz, bo tak troszeczkę miałam wrażenie, że się zawahałeś. Telekineza, coś podpowie? Szalej druida tutaj rośnie. To wygląda jak ślepe miejsce. Zaraz, zaraz. Ej, no ale tutaj naprawdę nic nie ma. O co chodzi? Czy ja coś popitoliłam i źle idę? Gdzie ta mapa? Jesteśmy tutaj. Tu coś było jeszcze, nie? No ale tutaj coś powinno być za tym kołowrotem, a nie, że tutaj jest ślepa droga. Do telekineza nic nie pokazuje, żadnego przycisku. To niedobrze. I to bardzo niedobrze. Tędy chyba przyszliśmy. Zaraz, zaraz. A tutaj się jeszcze nie dało przejść? Dało się, no właśnie. Jest wartownik. Ja się rozczarowałam. Siema, siema. Dobra, wartownik widzę, że stanowił zagrożenie. Miał klucz, prawdopodobnie klucz do celi. Dzień dobry. Piątala masz ode mnie. Okej, wydaje mi się, że możemy wszystkie cele pootwierać. Ale nie wiem, czy ma to sens, wiecie? Szczególnie, że w ogóle w nie wszystkich coś jest, więc... Chyba nie będę tego robić. Wyjmijmy sobie to jeszcze na wszelki wypadek. Jakby tutaj jeszcze jakiś miał być. Ale nie zapowiada się. Hej, moment. Witaj. You have smooth skin. What is a human doing here? What are you doing here? The lizard men caught me. I, Drock, fought, but there were too many. Saurians. They smell as bad as they look.
I'm looking for the druid. Druid? A human. A man. Probably a wizard. Ah. You want Eldric. Where is Eldric? The Saurians took Eldric away. I have not seen him since then. Do you know where they took him? I have been trapped here. But once they took me through the wall, maybe that is where they took Eldric. Za ścianę? Which wall did you go through? A wall in the passage behind a big room. Pull a ring and the wall opens. What was behind the wall? They used magic. Tried to hurt me, Drock. But I am stronger than pain. You're free now. Then my honor owes you much. Dobra, siemano. Przez ścianę, tak? No to w teorii, jak łażę z telekinezą, to powinno mi pokazać miejsce, gdzie mogę pociągnąć. Bo nie musimy tego robić ręcznie. Zaraz, jeszcze raz, co on powiedział? Ściany w korytarzu za wielkim pomieszczeniem. Ściana w korytarzu za wielkim pomieszczeniem? Ej, niedobrze, bo mi kompletnie mózg nie mówi, o które miejsce chodzi, nie? Wielkie pomieszczenie to było to główne. Jak na mój gust, prawda? No jak na mój gust, to powinien być tam, skoro mieliśmy do użycia kołowrót. A może i faktycznie tam jest, tylko jestem ślepa. Tu są jakieś ciągutki, że tak to się wyraża, ale to raczej nie są te. Okej, tutaj też można coś pociągnąć w teorii. No ta ściana mi się nie podoba, strasznie. A tutaj kompletnie nic nie ma. Kurna mać. Jeszcze raz. Jak sobie wezmę zadania, no nie pokaże mi. Tu jest wielkie pomieszczenie, chyba że nie o to chodzi. Ściany w korytarzu za wielkim pomieszczeniem. Tu było to więzienie. Ej, no Boże drogi, ja jestem upośledzona, ja nie wiem gdzie. Będę łazić z telekinezą po całym tym miejscu chyba. Tu jest korba. No i właśnie, jak widzicie, podświetla mi takie rzeczy. Ja nie muszę właśnie tego robić ręcznie, mogę to robić za pomocą magii. Tutaj jeszcze pominęłam jakiś mieczyk. Zresztą i tak warto się tutaj przejść, wydaje mi się, za pomocą telekinezy. To miejsce też jest ciekawe, też bym coś tutaj zrobiła. Ale to też nie tutaj. Jak nie znajdę, to będę musiała sobie odpalić jakąś solucję. Bo nie powiem, troszeczkę jest to dla mnie niezrozumiałe. Chyba, że to jest... Ale widzicie, tej dźwigni na przykład nie mogę w sumie. Mam kluczyk, więc możemy sobie to w sumie pootwierać, tylko że tutaj nic raczej nie będzie. Jest kość, której mi nie podświetlało. I to nawet nie jedna.
Także ta telekineza też ma jakiś problem ze sobą. Wiecie, takie stwierdzenie za ścianą też brzmi tak, jakby Eldrick siedział właśnie tutaj w celi obok i po prostu właśnie oni jakby tędy weszli, no nie? No ale nie wiem, wątpię w co. No i tak, i tutaj był nasz przyjaciel. Dobra, po pierwsze, jak stoimy z nagraniem? Słabo. Po drugie, nie wiem, gdzie mam iść, dlatego weźmiemy sobie, odpalimy solucję, bo nie mam pomysłu. Nigdzie nie widziałam jakiejś ściany, którą można by było ruszyć. Także zaraz sprawdzimy, o co może chodzić konkretnie, o które miejsce. Także zobaczymy. Teraz biegniemy na prawy skraj półkuli z tej komnaty. I co jest? Mi coś tutaj nie pasuje teraz. Zaraz za wrotami po prawej stronie jest pierścień. Dobra, no to chyba powinno to teraz już zadziałać. Czyli nie podświetlała mi go telekineza. Naprawdę przyjemnie. Lubię takie scenariusze, kiedy gra mnie nie informuje, mimo że powinna. Słabe to troszeczkę. Dobrze, że istnieją solucje i te sprawy. Ja też mam, widzę, timing. Zachciało mi się robić zapisów wtedy, kiedy był akurat autozapis. No nie powiem. Zobaczymy. Od razu za kołowrotem przycisk, jak się wejdzie. No słychać tu jakąś paskudę. No kurde, nie mogę tego użyć. Tego mogę. Kapłan. Niedobrze. O kurde. Ty byś mi mógł pomóc, kretynie, wiesz? A nie. Masakra. Chryste panie, mogę otworzyć ten kufer? Dobra. Magiczna ochrona. Dzięki. Naprawdę. Ciężka szafa. Może tam schowali Eldrika. No niekoniecznie. Szkoda. Kamienny tron. Kapłan. Teleport do północno-wschodniej świątyni. Amulet jaszczurów. Jaszczurzy miecz. Mikstura. Dźwignia. Mamy cię. Finally, I thought I would never get out of there. I am Eldrick. Most people call me Eldrick, and I thank you for releasing me. What are you doing here? Who can say? What is a man to fate but an ant to the queen? I am a druid. Who and what do you think you are? Who knows? I'm a castaway. I got washed up here and now I'm stuck. Then fate brought you here. It brought you here because it has something in store for you. What do you mean by that? Nothing happens by chance. There is a reason you survived. The world has a plan and you are but a building block. You cannot resist it. So tell me, why do you think you are here?
I need help repairing a magical artifact. What kind of artifact? A crystal disc, but the crystal has lost its power. Do you have the disc here? No, Master Cyrus has it. A mage? No. I don't work with mages. If you want me to repair the disc, then I will work on it alone. With you. Bring the disc to me, without a mage, then we'll go to my hut. Siema, to... I need the disc. Why? Eldric does not want to include you in the ritual. What? Nonsense. I must be a part. Is that what you'll say to the Inquisitor if Eldric refuses to help? Very well. Arrogant stupidity. Take the disc. I'll look around and then return to the monastery. You'll find me there, should you find you need me. Dobra, stary. I've got the disc. Excellent. We should get out of here then. Let us go to my hut. Come on! Why are we standing here where lizard men may find us? What do you know about these lizard men? They might seem like simple lizard men to you, but they once ruled the world, but that was long ago, very long ago. I have no idea where these come from. No. They should all be dead, extinct, yet here they are. It must have something to do with the ruins. But do you think there are more lizard men? Who knows? They must have been driven to places away from mankind, taken to hiding. But the past lays claims on the future. The lizard men, the Saurians, are a part of the past. Maybe now they wish to claim the future. Dobra, mam twój kostur w ogóle, stary. Here, I found a staff. I presume it's yours. Thank you. I lost it while trying to fight off these lizard men. Still, for my staff, perhaps you can use this amulet. I never was one for jewelry. Let's go to your hut. Follow me. Dobra, stary, mam tylko nadzieję, że nie natrafimy na jaszczuro ludzi. Na jaszczuro człeków. Kurde. Się weź teraz naucz z powrotem, że to nie są jaszczuro ludzie, bo jaszczuro ludzie są w gotiku. No i mam nadzieję, że nie spotkamy ich po drodze. Plusem jest to, że jeżeli pijemy miksturę, to się nie zatrzymujemy. To jest naprawdę bardzo duży plus. I dzięki temu mogę sobie pić i chodzić. Okej, tu jest Cyrus. Czyli powinno być chyba bezpiecznie. Mamy autozapis, możemy biec. Zrobiło się też widno. Czy tutaj teraz jest ten... Witaj! Be well, my friend. Dobrze, fajnie. Kolejny ogr, któremu pomogliśmy. Szkoda, że ci tam na górce koło Don Estebana nie są tacy przyjaźni, bo naprawdę byłoby super. Ale nie można mieć wszystkiego w tym Rizenowym świecie. Także bywa i jest tak, jak jest. Kurde, ale Rizen 1 jest ładny. Ja pierdzielę. Podoba mi się strasznie. Mamy 20 punktów nauki. To też spoko. Myślę, że po tutaj sprawie z Eldrickiem wrócimy do klasztoru. No, tak mi się wydaje. W ogóle teraz mi się dopiero przypomniało, że przecież ogarnęliśmy sprawę z Romanowem i mamy jeden dysk przy sobie, który nie jest uszkodzony. Zaraz będziemy mieć prawdopodobnie drugi, który uda nam się naprawić. Chyba że potrzebne będą jakieś specjalne składniki. So, here we are. We can discuss everything here. Are you trained in magic? Magic is one of the oldest forces there is in the world, I think. I wasn't there, so I'm guessing. The world is full of it. How does knowing this help us? How can you learn without curiosity? Have you never put your finger into something you shouldn't, just to see what would happen? Mhm. Dobra, dlaczego mieszkasz tutaj sam? Why do you live out here? I have spent my whole life here. It isn't exactly safe out here. Where is their safety? What is safety? Whether you're in the town or in the wilderness. Out here at least I am only responsible for myself. Can you repair this disc? Let me see. It is old. An unusual combination of metal and crystal. But the crystal is dull.
its power is extinguished. Can the disc be repaired? I can attempt to heal the crystal. Only then can its magic be restored. What do you need this disc for? We think this disc will help save the island. This disc? How can it do that? There is a gate that appears to lead inside the volcano. We think whatever caused these ruins to rise is inside. We? Who is we? Me and Inquisitor Mendoza. The Inquisitor? Interfering egoist! Thinks he's a man of magic and philosophy. Still, we must concern ourselves with the disc for now. How can you heal a crystal? The crystal must heal itself. This process must be assisted. What do you need me to do? The simplest way is to use another crystal to charge the magic in this one. Do you have a magically active crystal? Okej, stary, ale przecież... Zaraz. Where do I find a magically active crystal? The mages at the monastery use crystals to work magic. I need one of those crystals. But know this, it will lose its power in the ritual. So I have to go all the way back to the monastery. Oh, no. I have a crystal in my hut, in the chest. Here's the key. Właśnie, ja mam aktywny kryształ. Stary. Ale chcę teleporter. A nie, to nie jest teleport, on mi dał drugi. I have an active crystal. Good, but remember, it will lose its power in the ritual. If you have any further use for it, you should look for another. Kryształ mrozu, ognia, nie no, magiczny. Here is a magic crystal. Very good. The magic from this crystal will help us heal the damaged disc. How do we restore the disc's crystal? It requires an ancient ritual. Then let's start it. Before we begin, I must discuss something with you. Discuss what? You saved my life. I am in your debt, so I will help you. But you must take care. You do not know what is inside that mountain. So before you act, I advise you to speak to me first. I agree. I will come to you for advice. Good. Then you must learn as much as possible while you are in there. With devices like this disc locking it, I suspect it will be full of wonders. What do you suspect is inside? If I were to guess, I would be no better than the Inquisitor. I want to know what is down there. Examine everything. Books, records, find them and study them. Find out what the gate is meant to protect and return to me. No dobra. Let's charge the crystal. Yes, but we cannot charge it here. Follow me. Dobra, mam dalej mój magiczny kryształ. Wszystko gra. Mieliśmy na szczęście aż dwa. Mogłabym oddać inne, których ewentualnie nie będę używać, ale prawda jest taka, że będę ich używać. Prawdopodobnie później. Stop! We are here. What is this place? It has great magical power. Let us begin the process. Dobra, odprawiaj to. Zobaczymy, na co nam się to zda. There, it's done. So the disc is healed? That is what we were here to do. What else would I mean by done? Thank you. Then I will take the disc to the Inquisitor. Do that. But if you need a level ahead than the Inquisitor... Inquisitor? Inquisitor! How can a man with such a closed mind be called inquisitive? It is a crime against language. Keep a level head. Speak to me before you make a decision with him. I promise you an open mind and brilliant insight. Good luck. Dobra, mamy już trzeci 3/5 dysków? A jakim cudem? 3/5. Aha, bo Don nam dał jeden dysk. No tak, faktycznie. Okej, ja na razie nic nie mogę tobie powiedzieć, nie? Nie, nie mogę. Wiecie co, wracamy do klasztoru. Mamy tutaj teleport pod tą jedną świątynię i to nam powinno wystarczyć, żeby się szybciej przemieszczać. Idziemy się nauczyć many. Albo...
rozwiniemy sobie bardziej magiczny pocisk. Zobaczymy, ile potrzebuje do tego punktów. Jezu, teleport do wulkanicznej twierdzy. Wydaje mi się, że Inkwizytorowi nie mogę jeszcze powiedzieć, że mam. O. Eldric was taken prisoner by the Saurians. Saurians? What are they? Some sort of lizard man. They're armed and wear armor. Another challenge we must face. Do you know any more about them? Eldric said these Saurians once ruled the entire world. So that is it. And what will we be now they have returned? We rule this world now, free from gods. We will not be subjugated by these creatures. Dobra, ty możesz mnie uczyć lepszej walki kosturem, ale ja nie chcę. Chodzę sobie z bronią i tak mi jest dobrze. Ej, stąd tą wysepkę widać. W sumie. Nigdy się nie przypatrywałam tak bardzo. A szkoda. Dobra. Dawno już tutaj nie byłam, ale jest też jedna rzecz, którą chciałabym sprawdzić. Więc chodźmy. Mianowicie tutaj w tej bibliotece, jak byliśmy, tam było jedno miejsce, gdzie była bariera. I chciałabym użyć tego zaklęcia, które dostaliśmy, żeby to otworzyć. Tam powinny być dla nas jakieś fajne rzeczy. Tylko ja nie do końca pamiętam, jak tutaj się szło i gdzie. Ale myślę, że do tego miejsca akurat nie trudno trafić. To było tutaj? Tak jest. Gdzie my mamy to zaklęcie piękne? Zróbmy zapis, żeby się nie zmarnowało, czy coś. Okej. Okay. Jesteśmy i co? I nie widzę tutaj kompletnie nic, oprócz kufra i pulpitu. Dobra, mamy trochę mądrości. A w kuferku przepis. O! Będzie nam dodawała doświadczenia mikstura. No, taki ten lucik. Spodziewałam się czegoś lepszego w takim miejscu. Niestety. Trudno się mówi. To co? Idziemy się nauczyć od naszego mistrza tego pocisku na wyższym poziomie. Nie pamiętam dokładnie, który mistrz nas uczył. Chyba Vitus, prawda? Chyba tak. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będzie mi bardzo przykro. No i chyba jednak bym dała sobie raczej w moc pocisku, niżeli w manę. Tej many i tak mamy całkiem sporo, mamy stówkę. Te mikstury na luzie tutaj działają, te na, właśnie za stówę. I te pięćdziesiątki sobie dobrze radzą. Witaj. Dobra, pocisk na szóstym poziomie, 10 punktów nauki. Teach me what you know about the projectile spell. Concentrate. Use your focus to generate projectiles even faster. I myślę, że jeszcze jeden poziom. Teach me what you know about the projectile spell. The damage your projectile does could make the difference between life and death. It's worth the time to create a more powerful projectile. And if you draw more power from the crystal, you can make your projectiles fly faster to their target. Dobra, to się myślę, że na pewno przyda, ponieważ będziemy mieli dużo wyższe obrażenia. A 100 many to jest i tak całkiem nieźle, wydaje mi się. Dobra. To co teraz, moi drodzy? Mamy jeszcze trochę czasu, więc wypadałoby ruszać gdzieś. Tych przeklętych lordów też nie byłoby głupie załatwić. Była ta jaskinia za miastem, prawda? No moglibyśmy tam teraz iść w sumie. Mamy już więcej many. Tam nawet być może będzie kolejny... O, mam otwieranie zamków, ale nie skorzystam raczej z niego. Do miasta, prawda? Tak, do miasta. Chodzi mi o tą jaskinię, która tam była za miastem. Tam na początku były góle, jak żeśmy wchodzili.
A później mogliśmy tam dostrzec szkielety i wydaje mi się, że tam będzie kolejny pierścień. A też fajnie by było się już kierować w stronę jakby skończenia tego zadania z lordami. To nie byłoby też głupie. Myślę, że nawet całkiem okej. Tak naprawdę to jesteśmy, można powiedzieć, troszeczkę w połowie gry nawet, bym powiedziała. Tak naprawdę to tak. Zostały nam dwa dyski. Oba w sumie wiemy, gdzie są. Jeden ukradły gnomy i musimy iść na tą wysepkę, gdzie jest ta legenda o Geigerze. A drugi dysk będzie we wschodniej świątyni prawdopodobnie. To tam też już żeśmy w sumie w okolicach się kręcili, ale nie szłam tam jeszcze. Ogólnie no wyspy nam jeszcze zostało trochę do zwiedzania, ale też nie ma co przesadzać. Dobra, pozwól mi przejść. Sprawę Inkwizytora, jak najbardziej. Chodźmy. A tak naprawdę po dyskach, no to już będziemy mieli trzeci rozdział, z tego co pamiętam. Dobrze idę. Zobaczymy teraz, jakie obrażenia z tego pocisku będą wchodziły w szkieleta. No podwyższyliśmy go aż o 2 poziomy, to jest całkiem dużo. Tak naprawdę zostały nam 2 do końca. I mam nadzieję, że teraz nie pierdzielnęłam gafy i to jest dobra jaskinia. Tak jest, to jest bardzo dobra jaskinia. Okej. Trochę się trzeba wymanić. Nie no, widać różnicę. Przynajmniej ja widzę, prawda? Kurde, dają mi dużo tych miksturek. 7 sobie walniemy, żeby nie przesadzać. Wiecie, nie wiem, czy to jest tutaj, ale wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa na to, że to właśnie w tym miejscu znajdziemy to, czego pragniemy. Siema. Dobra, na razie mnie nic nie atakuje, więc mogę sobie tutaj pochodzić bez wyciągniętego. Mały bursztyn. Ej, nie, tutaj nie będzie tego. Ale bieda, ja myślałam, że tutaj będzie. Ej, no tak się nie będziemy bawić, no halo. Chyba runę żartu znalazłam, co? Ej, poważnie? Tutaj był po prostu taki grobowiec i on nie ten? Nie należał pod tego władcę? Ej, słabo, spodziewałam się tutaj, że znajdziemy to, co trzeba. No dobra, no to widzę, że jeszcze nie zakończymy tego zadania i się nie zbliżymy do jego końca. To teraz pytanie, gdzie by się tutaj udać? Czy już idziemy w stronę wschodniej świątyni? Wydaje mi się, że chyba tak. Także bierzemy teleport na wschodnie, na północno-wschodnią część wyspy. No, że tak powiem, byliśmy tutaj. Praktycznie przed chwilą. Rozpętała się burza, może wypadałoby się przykimać troszeczkę. Widzę też, że kończy nam się powoli czas odcinka, ale chciałabym jeszcze chwilę pobiegać. Może jak będę skakać, to będzie trochę szybciej. Kurde, no... Gdzie ci lordowie jeszcze mogą być? To jest bardzo dobre pytanie. Jak my mamy z tymi zadaniami? Skradziony dysk, kamienie teleportacyjne. To będziemy jeszcze długo robić te kamienie. W sumie to w trzecim rozdziale dopiero nam się udaje chyba skończyć. Kurde, wiem.
Wiem, czego nie zrobiłam. Te torby trzeba oddać. Dostaniemy expa za to. Byłam przecież w mieście. Dobra, to myślę, że oddamy te torebki. I na tym sobie skończymy odcinek, moi drodzy. Dlatego, że i tak nasz czas filmu już mija. A tak naprawdę to... No, zanim tam doszło do tej świątyni i tak dalej. A tutaj zapomniałam o tym, że tak naprawdę mamy jeszcze questa do oddania. Gdzie ten nasz kowal cudowny? Witaj! O, tu też możemy, widzę, że zagadać. Have you ever seen a sword like this? Let me see. This is obsidian. I played around with this, but I never thought you could make swords out of it. I attempted it once, but the blank was too brittle and splintered with the first blow. Wait, you see this? Looks like traces of gold. Maybe that gives the obsidian some flexibility. Can you make me a sword out of obsidian? With the right raw materials, I could try to make blanks that you could work yourself. So you need some obsidian. And gold. You bring me obsidian and gold, and I'll have a go at making sword blanks out of it. Okay. To ciekawe. The gnomes had this tool bag. Hey, that's just what I'm looking for. I need, say, 15 of those? Here, 15 tool bags. You took all that scrap from the gnomes? With all the fighting, I was starting to think you didn't want the metal. You just didn't like gnomes. Can't say I do. Here's a reward for your trouble with those little sods. And I'll toss in a few of my best blanks. You were a big help. Without you, I'd be in a real bind. Thanks. Dobra, fajnie. A odnośnie nauki, to kowalstwa się powinniśmy też uczyć. Myślę, że kolejny poziom sobie przeznaczymy na to. Chociaż nie powiem, chciałabym mieć naładowany ten kryształ na fulla. Żeby to zrobić, potrzebujemy dwa poziomy na pewno wbić. Ale no, myślę, że jest całkiem nieźle, moi drodzy. Jeszcze raz przyjrzyjmy te zadania. Ja myślę, że sobie sprawdzę, gdzie ci lordowie są, bo jak widzicie tutaj, jak mamy mapę zadania, to mi nie pokazuje. Ale to nie będzie trudne sprawdzić. Więc myślę, że to zrobię. Mimo wszystko, żeby wiedzieć. Także, moi drodzy, no cóż, wydaje mi się, że już zakończymy sobie ten film. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Kończymy niestety Rizena z taką dosyć brzydką pogodą. Myślę, że na początku kolejnego odcinka od razu się prześpię. I prawdopodobnie albo ruszymy w stronę wschodniej świątyni, albo zakończymy kwestię tych lordów. Dzięki Wam jeszcze raz i cześć!